Kiedy w 2013 założyłem mój kanał, chciałem być gamerem. Inspirowałem się największymi gamerami z tamtych czasów. Minecraft pod muchami, polskimi pingwinami i innymi, których ników już nawet na obecną chwilę nie pamiętam. Chciałem nagrywać Minecraft gameplaye, Minecraft mapy, Minecraft mody, Minecraft texture packi, Minecraft texture packi do modów, Minecraft minigry i inne gamingowe rzeczy. Jednakże potem trochę dochodziło mi lat i jakby dojrzałem wyższe warstwy gamingu, no między innymi gaming casualowy, gaming chrześcijański oraz gaming trudny. I dzisiaj będę udowodniał poziom wysokości mojego gamingu, grając w klockomapę, gdzie trzeba było dać tabliczkę, żeby nie wyłączać czatu przez kanał FNAF RP. Dlaczego? Zaraz wam wyjaśnię. Zostawię może tutaj ten czat, żeby sobie każdy wspaniałe lore, które jest tak nieaktualne, że aż dupa boli, przeczytał na własną rękę. I już tłumaczę. Otóż, gramy dzisiaj w Deep in Dungeon, które zrobiłem sam i które jest trudne. I nagrało to w pizdu wszelkiego rodzaju kanałów. Kanały jedne były takimi totalnie najbardziej typowymi kanałami od klocków, które tylko można znaleźć. Jakieś, od jakichś 500 do kilku tysięcy subów sobie w to po prostu grały. Było też bilion jakichś dzieci, które w ogóle bełkotały coś do mikrofonów za 5 zł z Biedronki i nagrywały telefonami. Znalazłem jeden film nagrany telefonem. I między tymi wszystkimi dziwnymi kanałami były dwa takie wyjątkowo śmieszne. Tutaj ktoś wspaniale dziękuje mi za pobranie tej mapy, ale tak naprawdę sprankowałem autora, nie pobrałem jej, tylko skopiowałem sobie z folderu, który miałem gdzieś. I to, tutaj jest wyraźne ostrzeżenie, że to jest gaming trudny, to jest not for casuals. A tu są ustawienia graficzne, które i tak są nieaktualne, bo to trzeba dać przynajmniej 16, żeby się nie wyjebało. Był sobie taki wspaniały błąd, że się pokój z bossem nie respił. I to wynikało z tego, że po prostu render distance był za niski. Wow, tutorial zombie. Chcesz się outgamerować? Wow. Ale go zgamerowałem. Odnośnie tego, co... Może pierwszy jeden tutorial i jak już rozpoczniemy gaming, to wytłumaczę historyjkę. Tu jest sobie skrzynka, z którą też jest super śmieszna rzecz. Musiałem tutaj dać tą tabliczkę, ponieważ w pizdu filmów z tej mapy można znaleźć. Jak się wpiszesz sobie po prostu Deep in Dungeon, Minecraft Map w YouTube'a, znajdzie wam w pizdu filmów. Już to prawda najnowsze będą sprzed jakiegoś, nie wiem, pół roku, dawniej jeszcze może nawet, ale swego czasu tak, co tydzień sobie to wpisywałem i znajdowałem paręnaście nowych filmów. Aż tak sławna była swego czasu ta mapa i absolutnie każdy przy tutorialu próbował otworzyć tą skrzynkę i zastanawiał się, czemu to nie działa i czemu jej się nie można otworzyć. Ta skrzynka jest tutaj tylko na pokaz. Tak samo jak tutaj na pokaz są, jak wygląda sklep, jak wygląda boss, jak wygląda arena, gdzie można się fighting goldować o nowe itemy. A tutaj musiałem umieścić, że to jest nawiązanie do Isaaca, bo jak to testowałem, to testowałem to z różnymi osobami i tylko ciągle były pytania takie: ej, to jest Isaac, nie? Haha, to jest no, Isaac, takie chodzisz sobie po pokojach, to jest prawie jak Isaac, no, to jest takie The Binding of Isaac w Minecrafcie, tylko mele, nie? Hehe, holy shit, is that a motherfucking The Binding of Isaac reference? Tak, to jest najjebany The Binding of Isaac reference. To jest super mapa z rozbudowanymi achievementami za przejście piętr, bicie bossów, odblokowanie sobie postaci i ta mapa ma całe 4 zakończenia i sobie ma jeszcze ekstra menu, gdzie jest sobie na przykład pokój od słuchania muzyki, gdzie sobie ponazywałem soundtracki po łacinie, bo brzmiło fajnie. Tu jest sobie Room of Lore, którego nie mam żadnego odblokowanego. Lore tego, co tutaj jest, co to jeszcze było? A, tu sobie były challenge dla prawdziwych gamerów i to dodałem po prostu dla żartu. To dodałem całkowicie dla żartu. Hmm.
Gaming jest. Kane tche, walczyciel. Sinner tche, czarodziejownik. Leia tche, strzelaczka z łuku i tche, duch. Więc niech to mi się tutaj załaduje. O czym miałem mówić? Mówię o zbyt wielu rzeczach naraz. Że lore tutaj... Że lore, które tutaj można znaleźć, jest już trochę nieaktualne, bo actually dawałem o niej jebanie, jak robiłem tą mapę, ale jeszcze nie aż tak bardzo, jak robię przy mojej kolejnej, ponieważ powstaje kolejna mapa z tego samego uniwersum. Będzie to mapa Team PvP, która jest właściwie tylko samą podstawą do tego, żebym mógł sobie pisać lore do postaci, do uniwersum. Potem jeszcze mam zamiar narysować sobie do tego komiksy. Wola Boga, tam jest Redstone, on jest zoptymalizowany, on będzie lagował. Znalazły się osoby płaczące ogólnie na to, że że Redstone, że to będzie lagowało, zła mapa, nieoptymalna. I no dobra, zgadzam się. Redstone nie jest najbardziej zoptymalizowanym rzeczą w tej grze. Może już tu powoli się zacznę bić z sensami Undertale, żeby nie siedzieć tutaj, żeby gadać podczas gamingu, bo potem jak już skończę, to mi się skończą tematy do gadania i będzie not quality wideo. Znowu arena. Czy jeszcze chcę bić na arenie od razu? Ja się będę bił na arenie. Może dam jakiś OP item. W poprzednim ranie dało mi Holywater na pierwszy item, który jest broken w pizu. No, znalazły się osoby, które, bo tak ogólnie sobie używam mobów, żeby się randomowo do nich tapały i żeby sobie się te pokoje budowały. I sobie stwierdziły, że to jest niezoptymalizowane, że ta mapa będzie lagować, bo jak się generuje dungeon, to siedzą sobie pod mapą moby, które potem ogold, które potem znikają. Że moby w mapie PvE, że używanie mobów w mapie PvP jest złe, bo niezoptymalizowane. Powtórzcie to sobie jeszcze raz głośno i zastanówcie się, czy coś tu jest przypadkiem nie tak. A drugą rzeczą, o której właśnie zapomniałem powiedzieć, której nie skończyłem, jak było wpis do tych takich różnych kanałów, które tą mapę nagrały, to między nimi był jeden, który się naprawdę bardzo wyróżniał, a mianowicie był to kanał klockowego FNAF RP, gdzie prowadząca ten kanał roleplayowała sobie tą baby z Sister Location i gadała tutaj z jakimś komputerem, jak w to grała, tylko że tam, nie wiem, chyba kurwa dla klimatu, miała wyłączony czat, a tutaj na czacie są wyświetlane instrukcje ogólnie, jak ta mapa w ogóle działa. W związku z czym nie zrozumiał absolutnie nic z tutorialu i 3 odcinki jej zajęło ogarnięcie, że itemy się podnosi shiftem. Tank szkielety. Ja go może tutaj trochę odbejtuję, bo chcę sobie jeszcze serce podnieść. A mnie stąd wywali 2 sekundy, potem go zabiję, więc... Wypadałoby, żeby się serce nie zmarnowało. Ty możesz przestać mieć takie spazmatyczne ruchy i nie podchodzić do mnie tak blisko, bo bijesz 1,5 serca damage'a i mnie to trochę przeraża. Czy możesz przestać? Proszę cię, przestań. Żyć. O. Orb of Colors! True stats speed, true all stats up. Tak, są w tej grze, są tutaj z itemów, są te 3 orby. Jeden daje HP, czemu się tu wbijam? Jeden daje HP, drugi daje damage, trzeci daje speeda. Więc jest sobie jeszcze jeden orb, to rule them all, który daje wszystkie te 3 statystyki naraz. I przez tego speeda dostałem jakieś śmieszne spadki FPS-ów, przez które zabrałem na mordę jak ostatni debil. Przestańcie być tacy fast. Oni to i tak jeszcze nic. Bo te szkielety normalnie się da przeżyć. Nie no, sorry, ja sobie... A. Tak się w tej wersji robiło. A, dobra. Nie da się sklirować tego... Dobra, nie da się sklirować tego speeda, zapomniałem. Sobie stwierdziłem, że chyba sobie w końcu z niego zrezygnuję, bo na daną chwilę on mnie bardziej wkurwia, niż mi jakkolwiek pomaga.
Te szkielety to jak jeszcze nic, ponieważ na czwartym piętrze są szkielety, które biegą z dwa razy szybciej. Przez... mój ulubiony item. Dodany w ostatnim update'cie, bo obejrzałem piąty part JoJo. Możecie? I teraz mogę ich tankować jak debil, bo przez 10 sekund mi nic nie zrobią. This is how Crimson Crown works. Dobra, ale teraz serio... Deep in Dungeon, bizarne przygody, dungeonowy wiatr, zakończenie. Wyjebałem się na pierwszym piętrze własnej mapy. This is how gaming works. Załadowałem się moim paliwem dla gamerów. Dobra, czas zlitować Maze Mastera. To było tylko taka rozgrzewka. Ogólnie chciałem przypomnieć wszystkim, jak działają mechaniki tej mapy. I teraz czas zlitować. Proszę bardzo, Mimik. Mimik zostaje zlitowany przez prawdziwego gamera. Mimik stands no chance against a battle through a gamer. Nie pamiętam, w której wersji to dodałem, ale... Z Mimika zawsze jak się go otworzy, to zawsze się dostaje monetę. Zemrzyjcie. Zemrzyj. Masz umrzeć, a nie mi bić. Dodałem właściwie, bo ludzie płakali, że przegapiają właśnie te pick-upy. Dodałem, takie są defekty, że one wypadają, ale ale to bardzo rzadko słychać, zwłaszcza, że tu gra muzyka. Więc się zastanawiam, czy by nie zrobić jeszcze jakiegoś hotfixa, żeby to po prostu na czacie się pokazywało powiadomienie. Że na przykład dropa się tam. To by było gaming. Owe. Niektóre osoby płakały, że właśnie jak się wchodzi do pokoju, to nie zamykają się drzwi i można sobie wyjść i je w przejściu bić. Actually to jest intended, bo jak się tak wejdzie do pokoju... Dobra, w tym jeszcze się daje radę, bo to są cztery wolne zombie. I to jest otwarty pokój, gdzie można po prostu chodzić dookoła i kajtować jak debili, którymi są. Ale są pokoje i są potwory, w których po prostu, gdzie wchodząc do pokoju i bijąc się z potworami, to jest niemożliwe, żeby nie dostać damage'a. O, arena. Proszę mi dać mój randomowy item. Jestem bogiem tej areny. Stare scrolle arena. Jestem gówno w tą grę. Więc ogólnie największą trudnością tej mapy jest to, że tutaj HP się nie regeneruje i tutaj nie można tankować potworów. I tak naprawdę potwory w klockach da się bardzo łatwo zabijać, nie dostając damage'a. Tylko nikt nie jest w ogóle... Tylko ludzie w ogóle nie są do tego przyzwyczajeni. Ogólnie jeszcze zwłaszcza z tym, jak zmienili... Jak zmienili głód po 1.9. Po 1.9 to było, czy po 1.10? Po 1.9 chyba, w Combat Update. Zmienili w ogóle system głodu i regenerowania HP, bazując właśnie na głodzie. Bo ogólnie przedtem to było tak, że jak się miało... Ogólnie cały czas jest tak, że jak się ma 3 bądź mniej głodu, to nie można biegać, ale przedtem było tak, że jak się miało 7 albo więcej... W sensie, no... Nie więcej niż 3 puste te mięska na pasku głodu. Awaken ma szkielety. No, że jak się miało mniej niż 7 tam tych punktów głodu, to chyba się po prostu nie regenerowało. Jak się miało więcej, to się regenerowało cały czas na takim jednostajnym tempie. Na 1.9 to zmienili. I obecnie ten głód się regeneruje. Tam to działa tak, że jak się naje do pełna, to przez chwilę dostajecie takiego bursta regeneracji i potem to już regeneruje w pizdu wolno. To właśnie było związane z tymi wspaniałymi zmianami systemu bicia się. Teraz powiedzcie mi, jaki byłby fan z tej mapy, gdyby tutaj było można te potwory po prostu tak spam klikować i nie wiem, i w kącie zaprzeć.
A są ludzie, którzy nadal nieironicznie pierdolą, że stare PvP i PvE w ogóle walka w tej grze była lepsza. Kurwa, pierdolnijcie się w łeb. Stara walka była po prostu tak basic, tak placeholderowa, że też bolało. Ja dostałem sobie serduszka, proszę mi dać moje... epickie rzeczy. Item, który z tymi FPS-ami pewnie będzie mi bardziej przeszkadzał niż pomagał, ale... ale darowanemu itemu się w zęby nie zagląda. Actually to nie był darowany item, albowiem musiałem walczyć o niego własną krwawicą na arenie z potworami. Takie dawanie jebania o lore, a nie jest wyjaśnione, czemu to są areny. Bo Maze Master sobie tak stwierdził, że będzie dawał ludziom bonus itemy za zabicie 3 fal potworów. O, w zamkniętym pokoju, właśnie. To jest challenge. Ludzie... O kurwa. Slime akurat dużo biją, więc wolałbym nie. Czemu slime tak dużo biją, też już tłumaczę. Przez jakiś bug na slime. Slime magma cuby i chyba golemy. Nie działają w ogóle te takie, żeby im modyfikować HP i damage. One są ustalane bazując tylko i wyłącznie na ich rozmiarze. Nie da się tego nadpisać normalnie. W poprzednim ranie płakałem, że za dużo mi wszystkiego leci. Teraz z kolei płaczę, że za mało mi wszystkiego leci. Uroki losowości w grach komputerowych. 3 najbardziej losowe mapy w Minecraft. Zobacz wideo. TVGaming.pl. Jak niedawno sobie ktoś, jakiś streamer, który sobie przez 5 lat żył na jednym save'ie na hardkorze w tej grze, tam właśnie było to, że on sobie umarł, to TV Gaming od razu zrobiło ten film, którego nawet jeszcze nie oglądałem. No to teraz... chodźcie tu. Teraz pokażę wam, że nikt nie przeszkodzi mojemu Everlasting Climaxowi. Chcecie się bić? Fight with me, there is no hope but try. Won't give up, it's my gaming. Don't kill! Itemy w tej grze nawet nie są takie mocne. A... Jaki bym nie dostał, to zawsze kozaczę, że hahaha, broken item i... Nie, ale... Serio. Balans tej mapy jest tak śmieszny, że tutaj większość itemów daje ci po prostu statystyki, ewentualnie jakieś pasywne efekty. Tutaj tak naprawdę... To nie jest jak w Isaacu, że masz sobie jeden item, który ci wygra run. Jakiś ten, tutaj nie ma jakichś kurwa brimstone'ów, mom snife'ów, czy... no... Quadshot i... jak się nazywało... Ta głowa tego psa, która damage zwiększała i robiła taki splash damage. On też jest w pizdu OP. Cricket's Head? Chyba Cricket's Head. No tutaj właśnie nie ma takich itemów, które aż tak coś robią. Tutaj nie, chociaż... Chociaż wróć. Nie wiem, tutaj są może w tej mapie jakieś, nie wiem... 2 itemy takie w STR-ze, które są właśnie takie w pizdu broken. To jeden z nich będzie Old Clock, bo on spowalnia wszystkie potwory, które do ciebie podejdą. Przez co jak masz z tym itemem, i to działa na absolutnie wszystko, nawet na bossów, a z tym itemem jak masz ćwierć mózgu, to nigdy nie dostaniesz damage'a. Ale dajcie serce, bo pieniędzy to... ja aż tyle nie potrzebuję. Muszę w następnym update'cie zrobić, że można sobie kupić HP w sklepie. Long term support. Bethesda sobie obiecała, że Fallouta 76 będą wspierali wiecznie. Póki co ja dłużej wspieram mapę do klocków, w którą nie umiem grać. Do tutaj z takich kurewsko open overpowered itemów. Tylko Old Clock mi wcześnie przychodzi na myśli i... Brrr.
Na dłuższą metę znaczy skarpeta albo to, no. Four Leaf Clover, bo ona zwiększa drop monet z potworów. To ona może być taka trochę OP, tylko ją trzeba dostać na samym początku runu, bo potem ona już jest useless. Więc nie wiem, czy w sumie taki S tier. Ogólnie to tak naprawdę nawet Crimson Crown nie jest aż tak OP, bo... No bo okej, 10 sekund inframesów, ale... Na co 10 sekund inframesów? Co może być OP, to nowy item, którego jeszcze w sumie nawet dokładnie nie testowałem. Którego chyba nawet jeszcze Azef nie dostał, to mi nie zdążył płakać, jak bardzo jest dobry. To jest Purple A, też z ostatniego update'u. Który po zabiciu przeciwnika daje ci na chwilę stręcza. I to w niektórych pokojach, zwłaszcza na niektórych bossów, którzy sobie na przykład teraz mają miniony, to może być dobre. Na przykład... nie pamiętam nazw bossów z własnej mapy, tego skrypty, który respi... Robale, Detraitor, o. To na niego to oko może być w pizu zajebiste, bo te magoty mają bardzo mało HP. I ja z jakimiś damage upami można one-shotować. Kolejna arena. Ja z jakimiś damage upami można one-shotować. O kurwa. Można one-shotować, a... Stręcz i tak będzie, niezależnie od tego, co się zabije. A jest też kolejna rzecz. Związana z tym, że tu jest max HP ustalone niższe w tej grze. To jest, że tutaj jakby na start gry dostaje się tak jakby jedno takie coś, że się nie dostaje damage'u raz. O, mimik. Że raz się nie dostaje damage'u, bo gra musi w ogóle zaktualizować, to masz mniej HP. Właśnie dostając damage, to się aktualizuje. Kiedyś to aktualizowałem healując, podobnie dostając damage albo się healując, to kiedyś to zrobiłem właśnie na heala, że dostawałeś, ale problem był taki, ponieważ jeżeli max health masz na 0 i nawet jeśli masz 20 serc absorpcji, ale max health zwykły masz na 0, to jak dostaniesz jakiegokolwiek heala i ci zaktualizujesz i raz zobaczysz, że masz 0 HP, to cię zabije. I właśnie taki był problem z nieumarłym wizardem, bo on ma tak naprawdę 0 actual HP i ma tylko 20 serc absorpcji. O, właśnie przez niego musiałem zrewerkować ciasto, bo ciasto na początku po prostu dawało heala, potem zmieniłem to na rapid regenerację taką, bo po prostu znalezienie itemu, który każdą inną postać healował do pełna, jego zabijało. A to nie jest jak w ISAC-u, że widzisz item i widzisz, chcesz go podnieść, czy nie chcesz. Tak, tutaj takiej możliwości nie ma. Otwierasz skrzynkę i item po prostu dostajesz. To też z drugiej strony tutaj nie ma itemów, które do takiego stopnia zmieniają gameplay, że można byłoby ich nie chcieć, bo tak naprawdę... Tutaj nie ma itemów z downside'ami. Downside'em może być jedynie duży speed, bo on może czasami wkurwiać, ale to właściwie tylko tyle. Ej, dobra. Próbuję grać w to trzeci raz i naprawdę wypadałoby chociaż pierwszego bossa zabić, bo to trochę upokarzające. Spierdalaj. O, nie będę się musiał cofać, bardzo dobrze. Please, daj mi item, nie mimika item. Nie, w sumie mimiki... Chyba dodałem to w ostatnim... Nie pamiętam, szczerze mówiąc, bo jak odpaliłem tą mapę pierwszy raz, nie pamiętam kiedy, to w pierwszej chwili mnie coś dziwiło. Tak, dobra, S tier item. Teraz watch this. No, watch this. You are approaching me. You are really approaching me. Bardzo śmieszne. I tak musiałem...
w pierwszym update'cie, to był chyba w 03 albo 04, jak ten item doszedł, on na początku, bo to on daje teraz slowa dwójka chyba, albo... Nie pamiętam, w każdym razie w pierwszej wersji jak doszedł, dawał większego slowa i miał o wiele większy zasięg. Zatem był naprawdę w OP jak ja pierdolę. Szczury! Dodżowanie ich mi nie wychodzi. Dajcie serce, dobra, bo nie chciało mi się po... Ile golda? O! Tak miło. Mogę dostać coś lepszego, ale niech będzie. Dobra, to też może... Być! Dostanie 1,5 serca damage, jak ostatni debil nie może być. W sumie przeraża mnie trochę fakt, że... Dobra, właśnie tutaj jedyną rzeczą, której można nie chcieć, jest ten speed. W mapie, w której trzeba być ostrożnym. To faktycznie aż takiego speeda można by nie chcieć. On jest przed tym przy backtrackowaniu, ale w biciu się zwykłym to tak nie za bardzo. A przeraża mnie fakt, że to są trzy itemy, które dają speeda. Zatem maksymalnie można tu mieć nawet speeda trójkę. Czy ja już to robiłem? O, nie robiłem. Dobra. Jak to zrobię, to wyjdę... Bo już chyba więcej, kupiłem 2, to jest 5, 7, 9 golda, jak uzbieram 9 golda, to wyjdę z pierwszego piętra z 5 itemami. Z których jednym z nich jest Old Clock. Old Clock działa jak się ich kajtuje, a nie jak się w nich wbiega jak debil. S-tier item Kearney. No! Kurwa, broken mapa! Co za debil to robił? Damage byście dali, a nie jakieś kurwa useless biegańsko. Właśnie. To fast biegańsko mnie w ogóle wybija z rytmu, bo ja właśnie próbuję... ich połkować, to po prostu chodzę w przód i tył, ale jestem za szybki, więc się w nich wpierdalam. A zegarek nie slowuje ich aż do tego stopnia. Tylko po co ja tu... Ja tu ogólnie serc szukałem. Pamiętam, że gdzieś na początku chyba kilka zostawiłem. Zaraz wjebię się do pokoju, w tym jeszcze... NIE BYŁO I SE UMRĘ! Może ja powinienem sobie zagrać z 2 rady, zanim zacznę to nagrywać? Jeszcze ty. Błagam, dajcie łatwego bossa. Bo serca... Nawet nie mam na item. Kolejny jest za 9!
Niech się dzieje wola nieba. Z nią się zawsze. Dobre zwolenie na mat konstruktora, nie trzeba się zgadzać. No i już przebudził swoich kurwa ludzi ze ściany.